jest wspólna deklaracja przywódców V4 w sprawie pandemii i w Krakowie trwa szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Współpraca w walce z COVID-19. Zgadzamy się kontynuować ścisłą współpracę wyszehradzką w walce z pandemią COVID-19 oraz podejmować działania ułatwiające wyjście z kryzysu wywołanego pandemią, oświadczyli premierzy Grupy Wyszehradzkiej w podpisanej w środę w Krakowie deklaracji. Nie ma prawdziwego partnerstwa bez solidarnego, odpowiedzialnego podejścia do spraw najtrudniejszych. Takim jest dzisiaj kwestia epidemii COVID-19 i szczepień, powiedział premier Mateusz Morawiecki szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji 30-lecia formatu. Szef rządu zwracał uwagę, że w ostatnich latach Polska, Czechy, Słowacja i Węgry bardzo dynamicznie się rozwijały, zaś ekonomiści i komentatorzy życia gospodarczego mówią o naszych krajach, że jesteśmy lokomotywą rozwoju gospodarczego całej Europy. I rzeczywiście tak jest. Szybki wzrost PKB, niskie bezrobocie, jedno z najniższych w całej Unii Europejskiej, rosnące inwestycje, bardzo dobre otoczenie inwestycyjne tworzą przyjazny klimat do prowadzenia działalności gospodarczej i wzrostu wynagrodzeń naszych pracowników, wyliczał premier, dodając, że te kolorowe barwy zmieniły się za sprawą pandemii. Morawiecki przekazał, że podczas środowego szczytu dużo czasu poświęcono tematowi pandemii COVID-19. Zastanawialiśmy się, jak wzmocnić Unię Europejską poprzez szybsze szczepienie, poprzez solidarną pracę w kierunku produkcji szczepionek w Unii Europejskiej. Tu i teraz jak najszybciej szczepić po to, żeby móc wrócić do normalnego życia gospodarczego, dodał. Nie ma prawdziwego partnerstwa bez solidarnego, odpowiedzialnego podejścia do spraw najtrudniejszych. Takim jest dzisiaj kwestia epidemii i szczepień, oświadczył premier. Walka z epidemią musi być sprzęgnięta z obroną wspólnego rynku Unia Europejska i jednocześnie z myśleniem o przyszłości gospodarczej, dodał. Deklaracja w 30. Urodziny Grupy Wyszehradzkiej przywódcy czterech państw podpisali także specjalną deklarację. Przekonani o wartości dodanej inkluzywnej współpracy z innymi europejskimi i pozaeuropejskimi partnerami w ramach formatu V4+, potwierdzamy nasz zamiar, by wspierać dalsze wzmacnianie naszej wzajemnej współpracy międzyrządowej i międzyludzkiej dla dobra naszych obywateli i krajów, jak również Unii Europejskiej i NATO, oraz zapewnić skuteczną komunikację o naszych wspólnych działaniach, w tym poprzez obecność w internecie, czytamy w deklaracji. Premierzy wyrazili zgodę, by kontynuować ścisłą współpracę wyszehradzką w walce z pandemią COVID-19 oraz podejmować działania ułatwiające wyjście z kryzysu wywołanego pandemią. Przywódcy Czech, Polski, Słowacji i Węgier zadeklarowali kontynuację ścisłej współpracy w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym poprzez koordynację i wypracowywanie wspólnych stanowisk w ramach Unii Europejskiej, aby razem stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoją nasze społeczeństwa, oraz przyczynić się do określania wspólnych europejskich celów. Na Wawel trafi zbroja Zygmunta II Augusta. W Krakowie trwa szczyt szefów rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie odbywa się na Wawelu oraz w Centrum Kongresowym ICE. Bierze w nim udział również przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej w historycznych salach zamku oraz w Centrum Kongresowym będą rozmawiać m.in. o zwalczaniu pandemii koronawirusa oraz o unijnej polityce klimatycznej i migracyjnej. Poruszony zostanie też temat polityki wschodniej obejmującej relacje z Białorusią i Rosją oraz rozwój partnerstwa wschodniego. Planowana jest także sesja plenarna poświęcona wspólnym granicznym projektom granicznym w regionie. Będzie też przyjęcie deklaracji wytyczającej cele Grupy Wyszehradzkiej na przyszłość, mówił wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Wieczorem szczyt zakończy uroczystość przekazania Polsce przez Węgry zbroi Zygmunta II Augusta. Eksponat do tej pory był przechowywany w zbiorach Muzeum Narodowego w Budapeszcie. Teraz będzie prezentowany na Wawelu.